bocie. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam Was z ogrodu Mehofera. A to, co przed chwileczką widzieliście, to obraz mistrza namalowany właśnie tutaj. W 1946 roku Józef Mehofer namalował po raz ostatni jego piękny ogród, w którym właśnie jesteśmy. Po raz ostatni, bowiem niestety dwa miesiące później zakończył życie, ale obraz ze schodami, które za moimi plecami i najprawdopodobniej z córką, to jest ostatnia pamiątka po wybitnym artyście. Pamiątka związana z naszym ulubionym miejscem w Krakowie. Ulubiona nasza kawiarnia, magiczny ogród Józefa Mehofera. Cudowne miejsce, najpiękniejsze miejsce, najbardziej magiczne w Krakowie, więc jeżeli odwiedzicie kiedyś Kraków, no to właśnie tutaj Was zapraszam. W dodatku dzisiaj wieczór wyjątkowy, ponieważ tam za moimi plecami, gdzie zaraz pójdziemy, warsztaty artystyczne, a oprócz tego za chwileczkę zaczyna się koncert na wiolonczelę wybitnego wiolonczelisty pana Jakuba Gucika, który zresztą również za moimi plecami stoi i za chwilkę będzie koncert zaczynał, więc muzyka będzie nam towarzyszyć w tle. Witam bardzo serdecznie raz jeszcze z ogrodu Józefa Mehofera. Tutaj dom artysty, dom, w którym artysta mieszkał do samego końca i dom, w którym mieszkała również rodzina artysty. Jeszcze bardzo, bardzo długo, nawet kiedy został już mianowany na muzeum, tutaj rodzina Józefa Mehofera mieszkała i kiedy rozpoczynały się godziny zwiedzania, rodzina artysty zajmowała jeden pokoik, a reszta domu zamieniona w muzeum działała i była już udostępniona zwiedzającym. Również fantastyczne muzeum, pełne pamiątek po artyście, meble, obrazy, sztaluga, wszystko zachowane tak jak było, kiedy Józef Mehofer tutaj mieszkał i działał. Tak więc warto to miejsce odwiedzić z różnych powodów i ze względu na cudowny ogród, i ze względu na muzeum, i dawny dom artysty. A dzisiaj, stąd właśnie, z magicznego ogrodu Mehofera, odbędzie się lekcja na temat kompozycji. Będziemy analizować obraz, który jeszcze raz pokażę. Obraz, od którego zacząłem dzisiejszą lekcję. Pokażę Wam i opowiem, jak ten piękny obraz został skomponowany przez Józefa Mehofera. Jakie zasady kompozycji artysta wykorzystał. I opowiem o samej kompozycji, ponieważ jest to jeden z najważniejszych tematów przy rysunku i malarstwie, kompozycja. I nie jest to temat jakiś szczególnie trudny, zagadkowy, tajemniczy. Są pewne sprawdzone zasady kompozycji, których możecie używać śmiało. I przede wszystkim kompozycji nie należy się obawiać. To jest coś, co wielu z nas robi intuicyjnie. I właśnie o intuicji w kompozycji również będę dzisiaj opowiadał. To jest coś, co warto robić. To jest najważniejszy etap, kiedy zaczynamy malować obraz lub robić rysunek. Od kompozycji zależy bardzo wiele. Raz jeszcze schody i obraz mistrza
ostatni obraz Józefa Mechofera. Widzicie te same schody. Te same schody, te same lipy w tle, te same kamienice. A już teraz zaczyna się koncert, więc ja oddalę się nieco stąd i porysujemy. Ale jeszcze wcześniej popatrzcie i posłuchajcie na koncert wiolonczelisty wybitnego pana Jakuba Gucika. Dzisiaj będzie malarsko i muzycznie. Z ogrodu Józefa Mechofera w Krakowie zapraszam was na piękny wieczór. Około 20, a jak Państwo będą mieli ochotę, to być może dłużej. I jeżeli warunki pogodowe się nie zmienią, będę tutaj improwizował na wiolonczeli. Na wstępie chciałem bardzo podziękować Muzeum Narodowemu w Krakowie, oddział domu Józefa Mechofera za zaproszenie, bo okoliczności są naprawdę inspirujące i muzyka będzie też właśnie tymi okolicznościami zainspirowana.
moi drodzy, siądźmy sobie na trawie przy zapachu kwiatów, przy lawendzie. Zanurzmy się w słodkich dźwiękach i zapachach. Na wiolonczeli improwizuje pan Jakub Gucik, a my zaczynamy naszą lekcję w wyjątkowych okolicznościach. Lekcję o kompozycji plastycznej, ale tak naprawdę towarzyszy nam dzisiaj kompozycja także muzyki, zapachów. Kompozycja tego, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze. Doświadczajmy zatem i cieszmy się. A ja już pokażę wam i opowiem, jakich zasad kompozycji użył mistrz Józef Mechhofer, malując swój ostatni obraz. Ze schodami swojego pięknego domu, domu, w którego ogrodzie jesteśmy, i jak to zrobił, że ten obraz jest tak piękny, tak fascynujący, tak harmonijny, harmonijny jak ogród, w którym jesteśmy, jak śpiew ptaków i zapach bzów oraz jaśminu, zapach róż i lawendy, która przed nami. Bo ku temu właśnie służy kompozycja, abyśmy harmonijnie pokazywali świat, dźwięki, abyśmy wpisywali się w harmonię tego, co nas otacza, w harmonię przyrody. Wiele proporcji w kompozycji jest zaczerpniętych właśnie ze świata przyrody. Przede wszystkim tak zwany złoty podział. Na obrazie Józefa Mechhofera narysowałem kilka linii. Już opowiem o tych liniach. Co one oznaczają? Przeprowadziłem analizę kompozycyjną tego genialnego obrazu. Pięknego obrazu. Oczywiście postać. Domniemania mówią córki, być może żony artysty. Położona dokładnie w 1/3 obrazu. Tak więc kompozycja na 3, kompozycja w 1/3, tak często wybierana przez artystów. Piękny podział kompozycyjny, który zawsze się sprawdza. I to wskazówka dla was. Szukajcie 1/3 w kompozycjach waszych obrazów, ale także zdjęć. Idą wakacje, więc to jest wyśmienity sposób na komponowanie zdjęć. Zresztą większość smartfonów i aparatów fotograficznych wyświetla taką siatkę podziału na 3. Właśnie po to, żeby szukać 1/3. Proporcje uwielbiane przez mistrzów holenderskich, wykorzystywane w pejzażach, martwych naturach. Proporcje bardzo harmonijne, które nasze oko bardzo lubi. Podział na 1/3. Na 1/3 w pionie lub 1/3 w poziomie. Tutaj w poziomie bardziej akcentuje się natomiast inna proporcja. Proporcja zaczerpnięta z nas samych, z przyrody dookoła nas. Proporcja, którą znajdziecie w kwiatach, w źdźble traw, w muszlach, w ciałach ludzi i zwierząt, w ciałach i organizmach wszystkich żyjących zwierząt na ziemi. Proporcja niezwykła, tajemnicza i piękna. Piękna jak muzyka, której w tej chwili słuchamy, bo muzyka i świat wizualny wkoło nas są ze sobą powiązane. Nad wszystkim czuwa i wszystko spaja harmonia proporcji. I jedną z takich harmonii jest właśnie złoty podział. Kiedy popatrzymy na źdźbło trawy lub na własną dłoń, znajdziemy złote proporcje. To podział
3 do 5, 0,618. Trochę więcej lub trochę mniej niż połowa, mówiąc najprościej. Złoty podział znajdziecie w naszych palcach. Ta dłuższa część mojego palca do krótszej to właśnie złoty podział. Krótsza do najkrótszej to kolejny złoty podział. Pępek nasz jest położony właśnie w miejscu złotego podziału. Możecie sprawdzić przed lustrem i zobaczycie, że to jest dokładnie ta proporcja, jak Józef Mechhofer przedstawił te proporcje w swoim obrazie. Już pokazuję. Zapraszam Was w tę piękną podróż po świecie proporcji. Warto o niej pamiętać, warto też udostępnić tę dzisiejszą lekcję, nie tylko ze względu na to, co mówię i to, jak przydatny jest to temat, ale także ze względu na piękną muzykę i nastrój, który nam towarzyszy. Uczta dla uszu i oczu. Pan Jakub Gucik na wiolonczeli. Złoty podział. Józef Mechhofer również zawarł w swoim obrazie. Tak więc połączył dwie najpiękniejsze i najczęściej używane proporcje. 1/3 i złoty podział. Złoty podział w poziomie. Ten dłuższy odcinek do tego krótszego to właśnie proporcje złotego podziału. Dlatego ten obraz jest tak harmonijny. Kiedy zabiorę siatkę linii, widzimy go w pełnej krasie, w pełnej okazałości. Wędrujmy dalej po obrazie. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz to przekątna. Przekątna jest trzecią z możliwości komponowania obrazu. Przekątna to taka oś, która prowadzi nasz wzrok od lewej do prawej, wówczas w górę, lub od prawej do lewej, wówczas w dół. Przekątna to świat dynamiki, to świat życia, to świat energii, wiatru, ruchu. Przekątna jako skos zawsze dodaje obrazowi energii, ale również przestrzeni. I przestrzeń właśnie to czwarty z elementów, którego artysta używa w swoim obrazie. Józef Mechhofer dokładnie na linii złotego podziału umieścił punkt zbiegu, perspektywy. Wszystkie schody, okna i cała struktura tego obrazu zbiegają się przestrzennie właśnie na wysokości złotego podziału. Wszystko harmonijnie spięte. Być może intuicyjnie, być może artysta wykreślał te proporcje na swoim obrazie. Są dwie drogi. Zazwyczaj robimy to intuicyjnie, ale czasami artyści wykreślają rzeczywiście te podziały, szukają tych proporcji i pod warstwami farby konserwatorzy obrazów często znajdują, prześwietlając obraz, właśnie taką strukturę wręcz geometryczną. Czasami każdy punkt obrazu jest pieczołowicie ułożony przez artystę. Zróbmy eksperyment, zróbmy szkic tutaj w ogrodzie Mechhofera. Teraz, wykorzystując wiedzę, którą mamy, 1/3, złoty podział, głębia perspektywy. Użyjmy tych zasad i poszkicujmy. I takie szkice i Wy możecie robić wszędzie. I do tego Was zachęcam. Moi drodzy, jesteśmy w ogrodzie. Przed nami moc detali. Odejdę nieco dalej, kilka kroków, żebyśmy mieli odpowiednie odejście. To jest również bardzo ważna wskazówka dla Was. Ważne jest odejście, ważny jest pewien dystans, tak żebyśmy mogli lepiej ocenić całość, układ części w naszym obiektywie. Zapraszam Was na wyprawę po tajemniczym ogrodzie Józefa Mechhofera. Zobaczcie, przed nami piękny, piękny, wiekowy wiąz. On rósł tutaj, pod nim Józef Mechhofer zapewne siadał ze swoją sztalugą. Tutaj, na tej trawie dookoła mnie siedział i malował. Szkicował zapewne, tak jak będziemy i my dzisiaj szkicować. I też na pewno analizował piękno kompozycji otaczającego go świata. Inspirował się tymi proporcjami. Inspirował się proporcjami liści, kwiatów,
być może gryząc jabłka, które tutaj teraz dojrzewają, bo przyroda zawsze była i będzie największą inspiracją artystów. Mała stokrotka. Malutkie rosnące tutaj dęby, bzy, jaśminy, które tutaj kwitną, liście. Szukajcie proporcji wkoło was, analizujcie je, przyglądajcie się im, dajcie się zachwycić. A teraz dajmy się ponieść pięknu proporcji tego miejsca. Poszkicujemy teraz ogród Józefa Mechofera, wykorzystując zasadę 1/3 złotego podziału przekątnych. Zaczynajmy zatem. Przede mną ten piękny wiąz. Jakie miejsce dla tego wiązu wybierzemy w naszej kompozycji? No właśnie 1/3. 1/3 można odmierzyć łatwo palcami. 1, 2, 3. Szukamy takiego podziału, żeby akurat w 1/3 ten piękny wiekowy wiąz się pojawił. Wiąz o rozdwajającym się pniu i koronie. Przy okazji lekcja, jak szkicować drzewa. Najbardziej lubię zaczynać od pnia. To daje możliwość jak najlepszego naszkicowania drzewa. Dopiero później dochodzę do mniejszych gałęzi. Do tych coraz mniejszych, które są jak muśnięcia smyczka na strunach pięknie brzmiącej w oddali wiolonczeli. Koncert i wieczór w ogrodzie Józefa Mechofera. Miejsce magiczne o pięknej, cudownej atmosferze i dobrej energii. Dlatego tak bardzo, bardzo lubimy tutaj spędzać czas i dlatego postanowiłem was tutaj dzisiaj zabrać, żeby podzielić się z wami urokiem i pięknem tego miejsca i móc właśnie tutaj poćwiczyć proporcje, poobserwować je, pozachwycać się nimi. Mamy 1/3 w naszej kompozycji. To jest drzewo. Drzewo w ogrodzie Józefa Mechofera. Poszukajmy złotego podziału. Złoty podział, mniej więcej w tym miejscu, nawet przyszedł do nas kos. Zobaczcie. Hej kolego. Uwielbiam kosy. Uwielbiam kosy za ich śpiew, który jest jak wiolonczela, która brzmi dzisiaj w tle. Złoty podział będzie troszkę na prawo lub lewo od połowy. Prawie 1/3, ale nie aż tak dużo. Szukajmy złotego podziału, myślę, że w drugą stronę, w tę stronę od drzewa. Będzie w tym miejscu. Podstawa kartki, złoty podział gdzieś tu. Co możemy tutaj postawić? Parasol. Parasol, który akurat w tym miejscu, przypadkiem, a może nie przypadkiem, się pojawia. I stojący pod parasolem krzesełka, postacie siedzące przy stolikach, goście kawiarni, Mecho Cafe, pijący swoją kawę, rozmawiający i słuchający dzisiejszego pięknego koncertu. Kolejne parasole wypełniają przestrzeń. Możemy też dzielić fragmenty, które nam zostały, na jakieś inne elementy, na przykład na kolejny parasol, który się tutaj pojawia. Możemy się zastanawiać, w którym miejscu go umieścić, żeby jego miejsce było jak najlepsze, najbardziej optymalne i harmonijne. Przede mną też łodyżki jabłoni. Pokażmy je na naszym szkicu. A w tle kamienice i dom mistrza, dom Józefa Mechofera, oraz kolejne
drzewo w głębi kadru. Zaczniemy z kolei naszą kompozycję tak jak trawka podpowiada, która się tutaj umieściła różanym ogrodem. I co dostaniemy? A jak jeszcze podkreślimy tutaj kilka detali, dostaniemy przekątną, która pobiegnie sobie ku prawej. Ale przede wszystkim dostaniemy coś jeszcze. Oś kompozycji. Oś kompozycji, która właśnie na tej linii, gdzie najwięcej się dzieje, gdzie postacie, gdzie parasolki. Ta oś kompozycji to jest miejsce, gdzie detali może być najwięcej. I to jest kolejna rzecz, którą zdecydowanie Wam polecam. Wykorzystujcie w swoich obrazach i szkicach oś kompozycyjną. Ta oś to może być dowolna linia. Ona może być położona w złotym podziale. Ona może być położona właściwie na dowolnej wysokości, która będzie w jakiś sposób harmonijnie współgrała z resztą rysunku. Ważne, żeby ta oś kompozycji była tym miejscem, gdzie detali pojawi się najwięcej. Czasami jakiś drobny detal na pierwszym planie, jeden kwiatek, drugi kwiatek, mlecze na trawniku, mogą zbudować rytmy. Rytmy, które tak jak w muzyce, którą słyszymy, są również w kompozycji niezmiernie ważne. Rytmy, które wyznaczają ważniejsze punkty, po których skacze nasz wzrok. Rytmy są jak tacy wizualni przewodnicy. Biorę teraz pędzelek i pędzelkiem wzmacniam co nieco właśnie te fragmenty, które szczególnie dobrze rytmy budują. Pień drzewa. Parasol. Kwiaty na pierwszym planie. Kolejny parasol. I nasz wzrok wędruje wyżej ku drzewom w tle. Kilka śladów pędzelka i szybko, wdzięcznie pojawia się drzewo. Wiekowy wiąz w ogrodzie Józefa Mechofera, porośnięty bluszczem. Punkciki na jego koronie, które znowuż tworzą rytmy. Gałązki, które skłaniają się ku ogrodowi. Drzewo, pod którym najpiękniej spędza się czas ciepłego letniego dnia, takiego jak dzisiaj. Tak jak muzyka, którą dzisiaj słyszymy, tak szkicowanie jest taką improwizacją rysunkową w miejscu, które odwiedzamy. Dlatego tak bardzo lubię szkicować, bo szkice są taką pamiątką z miejsca, które odwiedzamy. Wspomnieniem miejsca, wspomnieniem chwil. Proponowałem, żebyście przygotowali kawałeczki szarego papieru
mam dla Was taką propozycję, jak tych kawałeczków papieru użyć. Kiedy szkicujecie, być może szkicujecie ze mną ogród Mechofera, możecie wyciąć taki kawałeczek papieru, jakiś mały paseczek, położyć go na kartce i przesuwając szukać miejsca, które będzie optymalne, w którym będziecie mieli ochotę taki kawałeczek papieru przyłożyć, przykleić. Ja bardzo często robię w ten sposób, kiedy szukam proporcji, kiedy szukam kompozycji w rysunku lub szkicu. Metoda bardzo dobra, metoda, która się sprawdza. Później można taki papierek sobie wyobrażać i w wyobraźni układać go na powierzchni. Zobaczcie na osi kompozycji, która jest niezmiernie ważna. To jest jak pięciolinia, na której pojawiają się i po której skaczą nuty. Na osi kompozycji może pojawić się więcej elementów. Ta oś jest jak muzyka, jak krótkie i szarpane dźwięki, które teraz rozbrzmiewają. Zwróćcie uwagę, jak one pasują do tego, co rysujemy. Drobne punkty, linie, rytmy. Kompozycja jest nieskończona. Możemy wybierać małe fragmenty z naszego rysunku, przyglądać się im i szukać jeszcze w głębi obrazów w obrazie. I właśnie to bardzo lubię robić. Szukać jeszcze lepszych kompozycji, kadrując wykonany już szkic. Kompozycja to odrzucanie nadmiaru. Kompozycja to szukanie prostoty. Prostoty, którą może być, rysujmy razem, wykorzystanie zasady 1/3. Przykładacie palec, opieracie o krawędź szkicownika i w 1/3 rysujemy linię. Muszę tylko rozpisać cienkopis, bo on lubi zaschnąć. I właśnie troszkę mu się to przydarzyło. Mamy horyzont. Idealne miejsce na naszego małego bohatera, na wędrownika po tym świecie szkicu, który właśnie powstaje, to oczywiście złoty podział. To miejsce to złoty podział tego odcinka. Nasz mały wędrownik przez świat obrazów i dźwięku wyrusza w podróż po świecie bezkresnej bieli. Świecie bieli, który powoli staje się przestrzenią. Nad naszym podróżnikiem wielkie, skłębione niebo. A w górze w jednej trzeciej od góry i w 1/3 od dołu. Szukamy proporcji. 1/3 w pionie. Może pojawić się
towarzysz naszego podróżnika. Mewa lecąca w oddali. Tych kilka plamek, kilka podziałów, rytmów już tworzy kompozycję. Kompozycja zaczyna się z pierwszym punktem na naszej kartce. I pamiętajcie, im prostsza kompozycja, tym piękniejsza, tym lepsza. Biel, linia, plamka, cień. One już tworzą kompozycję, jak nuty na pięciolinii, jak dźwięk w ciszy. Tak dobra kompozycja owej ciszy potrzebuje. Ciszą w kompozycji jest biel lub pustka. Pamiętajcie, aby zachowywać tę pustkę w waszych szkicach, rysunkach i obrazach. Pustką można naprawdę bardzo wiele zdziałać. Czasami jest ważniejsza niż sam obraz. Tak jak cisza bywa ważniejsza w muzyce. Moi drodzy, kiedy będziecie szukać inspiracji do waszych szkiców, motywu do szkiców, bo to nawet nie musi być jakaś bardzo, bardzo konkretna inspiracja. Pamiętajcie o tych prostych kilku zasadach. Szukajcie harmonijnych proporcji na kartce. Szukajcie proporcji, które niekoniecznie nawet będą 1/3 lub złotym podziałem, bo to tylko dwa z wielu możliwych podziałów, które możecie stosować. Tak naprawdę jest ich nieskończenie wiele. I właśnie do tego was zachęcam, abyście przede wszystkim odważnie ich szukali, po drugie pamiętali o pewnych sprawdzonych, ale po trzecie byli zupełnie otwarci na to, co się dzieje w kadrze. I kiedy robicie zdjęcia z wakacji, warto umieścić postać, tak jak ja teraz siebie, w 1/3 kadru. Zwróćcie uwagę, od razu wygląda to lepiej. Nawet włączę sobie siatkę podziału na 1/3. Wy jej nie widzicie, ale ona się pojawiła na moim ekranie. I zdecydowanie od razu lepiej wygląda taka kompozycja niż taka, gdzie siedzę i na środku do was mówię i zasłaniam skutecznie wszystko. Tak więc 1/3 z lewej, 1/3 z prawej i kadr od razu jest lepszy. Zapraszam was jeszcze. Posłuchajmy muzyki. Bo ja już dzisiaj malowanie i rysowanie skończyłem, a was zachęcam do tego, żeby te zasady teraz wcielać w życie. Szukajcie kompozycji symetrycznych i asymetrycznych. Takich, gdzie coś będzie z jednej strony, a reszta wypełni przestrzeń. Możecie umieścić horyzont na 1/3, tak jak zrobiłem to teraz. Zobaczcie, ja jestem w 1/3, trawa jest w 1/3, a nad nami niebo. Niebo, które może też być świetnym elementem kompozycji. Nawet ptaki przeleciały tuż nad nami. Minimalizm. Kilka podziałów. Czasami warto popatrzeć w górę. Czasami warto popatrzeć w dół. Czasami warto zmienić punkt widzenia. Punkt widzenia może być bardzo różny i bardzo inspirujący. Chodźmy posłuchać na koniec muzyki. A ja bardzo wam dziękuję za te lekcje. No i cieszę się, że mogłem was tutaj zabrać. Udostępnijcie dalej, podzielcie się tą dzisiejszą wiedzą. A ja życzę wam dobrej soboty, dobrej niedzieli, pięknej pogody. Również pogody ducha.
spróbujcie narysować te dźwięki. Zamknijcie oczy i zostawiajcie ślady na kartce. Punkty, kreski. Dźwięk i ciszę. Jak ptaki lecące po niebie. Jak wiatr i źdźbła traw. Dziękuję. I teraz to był utwór dla Państwa specjalnie, nie miał tytułu. Każdy może sobie we własnym zakresie ten tytuł wymyślić. Zapraszamy na tak zwane social media muzeum i na swoje też zapraszam, można powiedzieć, o czym grałem. Interpretacje mogą być różne. A teraz zagram taki utworek z mojej płyty pod tytułem Vastitas Borealis. Vastitas Borealis to jest kraina na Marsie i tam jest bardzo zimno. Dzisiaj tutaj jest wręcz przeciwnie, a utwór wydaje mi się atmosferą pasuje i tu i tu. I ma tytuł Cirrus, czyli chmura. Nie wiem do końca, czy taka, jakie są nad nami. Tak. Tak? No to się zgodziło. Thank you.
Miłego wieczoru. Dziękuję wam bardzo. Dobranoc.